A czy kurz w powietrzu, ma, czujecie to? Nie? Jest takie coś. Nie, żyję. Muszę tu pomyć. Dobra, zaczynamy? No co? Witamy w kolejnym wywiadzie z artystą. Dzisiaj gościmy Paulinę Dębosz, urodzoną w 1987 roku w Duchowie, tam gdzie klasztor Matki Boskiej Duchowskiej. Pochodzi z Gromnika, przepięknej wioski w Ciężkowicko-Roznowskim. Rożnowskim Parku Krajobrazowym w województwie małopolskim na terenie na trasie kolejowej Tarnów na Wysącz, technik konserwacji mebli i wyrobów snycerskich. Malarz, absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracowni licencjackiej profesora Białogowicza, pracownia magisterska profesor Pokrywka, Olszyński, Nigiel. Tak jest. Dobra, Dębosz. To tak, no to powiedz, jaka technika, jaką technikę reprezentujesz, czy jest to malarstwo, jakiego typu i czy coś poza tym? Czy tylko malarstwo sztalugowe? Przede wszystkim malarstwo sztalugowe, malarstwo olejne, czasem też akrylowe. Właściwie dużo eksperymentowania z różną materią. Jestem zbieraczem, jak widać. Strasznie dużo rzeczy zbieram. Czasem one mi się przydają, czasem zupełnie nie. Czasem te rzeczy po prostu czekają, zapominam o nich, odkopuję, patrzę, że są świetne i wtedy przychodzi mi jakiś pomysł. Ostatnio też, no albo się okazuje, że nie są i wtedy też leżą, czekają, albo są wykorzystywane do czegoś innego. Ostatnio w dużej mierze zajmuję się instalacją artystyczną. Są to formaty mniejsze, większe. Potem może przyjdziemy po pracowni, żeby zobaczyć co nieco. Tak? I co? Ostatnio też dużo pracuję na formacie koła. I to koło właśnie jakoś tak bardziej do mnie przemawia. Nie, zupełnie koło. Tutaj też mamy owale, które no też czekają na realizację. Tryptyk. Troszeczkę się też zajmuję grafiką, ale bardziej grafiką warsztatową. Druku płaski, czasem wklęsły, ale bardziej płaski. Oprócz tego no, jakieś tam działania w przestrzeni, przy festiwalach, Europejski Stadion Kultury i jakieś tam pomiędzy, jakieś akcje, gdzie zostałam zaproszona. Raczej nie działam na zasadzie ukrycia. Typu nie ma legalnego, żeby coś było nielegalnego, no. to raczej nie, to nie ja. No raczej nie, chyba że coś zgubię. Co wtedy to samo tam sobie leży. To jakie tematy prac? Jakie tematy prac? Co do malarstwa, to właściwie skupiam się na formie. I tutaj jak wymieniłeś, że byłam w pracowni profesora Białogłowicza. I on bardzo dużo mi mówił o formie, co to jest w ogóle forma. On chciał troszeczkę mi tak przekazać i wyzbyć się mojego gadulstwa w ogóle w malarstwie, a zwrócić moją uwagę i skupić na temat w ogóle środków wyrazu, wyrażania się w kadrze, w formacie mało przedstawiającego malarstwa jest u mnie. I co do tematu, to trudno powiedzieć, bo skupiam się przede wszystkim na tych środkach wyrazu. Lubię budować w obrazach jakąś sferę napięcia. Dużo też w ogóle w malarstwie u mnie jest takiego rysunku, tak zwanego tutaj się oglądam, bo taki mam obraz przykładowy, bo tu jest może niewiele. No to później przejdziemy. Przejdziemy, nie pokazywać. Pokazuj. Tak zwany drucik. Tak zwany drucik, to jest starszy obraz. O tak. Starszy obraz pod tytułem Ucho Słonia. I u mnie się dużo właściwie w obrazie buduje kreską, linią. Czasem ona jest taka
drętwa, szarpana. Zestawiam to z plamą, czasem bardziej syntetyczną, surową, czasem jednak jakąś taką bardziej rozdrganą. Tu może drugi obraz, bardziej ten? Nowszy, tak? On jest co prawda jeszcze nieskończony. Ale się pionie dodamy. No i tu też widać ten rysunek, drucizm, nawarstwiany. Mhm. Co do malarstwa? No przede wszystkim abstrakcji. Okej. Okay. No to co, no to powiesz jeszcze coś na temat innych... Tak, bardzo chętnie. Jeśli chodzi o inne rzeczy i tematu przede wszystkim, to instalacje artystyczne są związane z tematem mięsa, lecz to mięso jest niedosłowne. Jest bardziej skupienie też właściwie na walorze tego mięsa, ale nie na zasadzie mięsa typu zjemy i jest super, czy na zasadzie, nie wiem, jakiegoś takiego... Też nie mam jakiejś takiej misji mówienia o mięsie, że coś żyło, a nie żyje, to jednak funkcjonuje. Czyli jest to też kwestia ideologiczna? W żadnym razie. Ja w ogóle sądzę, że sztuka powinna być daleka od jakichś takich zagrań, nie tylko politycznych. Ja tak sądzę, bo oczywiście można mieć inne zdanie i popieram, że jest taka sztuka, ale ja tego nie czuję. Nie sądzę, żebym musiała, nie wiem, przez swoją sztukę coś, nie wiem, komuś jakoś, nie wiem, do rozumu coś tam zapodać na tej zasadzie, coś, wiecie, żeby ale jakąś ideologię. Tak? Wyrażam samą siebie, ale mięso takie, wiecie, pozbawione takich walorów haptycznych, pozbawione troszeczkę tej funkcji użytkowej, tylko skupienie się właśnie na tym kolorze, że mięso potrafi zachwycać, fascynować, nie tylko właśnie i formą, swoją tkanką, ale przede wszystkim kolorem. I też miałam taką pracę, taki projekt na małych formatach, właśnie to była taka instalacja składająca się z wielu elementów, gdzie to mięso wyglądało bardziej z daleka jak coś takiego ładnego, coś na zasadzie nawet jakichś takich diamentów z daleka, co miało z daleka właśnie zachwycać, a jednak z bliska, kiedy przypatrzymy się, że jednak no, to mięso chodzi, to troszeczkę odrzucało. Sądzę, czyli takie pomieszanie takiej dychotomii. Też. I sądzę cały czas, że sztuka, cokolwiek powinno się robić. Tak. To sądzę, że powinna wzbudzać emocje. Przede wszystkim wzbudzać emocje. I że właściwie my, twórcy, powinniśmy działać tak środkami wyrazu, żeby coś odbiorca z tego wynosił. Na tej zasadzie, że nie wiem, może mu się nawet nie spodobać, zdenerwować, albo zamyśli się. Ale przede wszystkim działanie emocją. Thank you.